Ciekawostka. Czy wy wiecie, jak w returningu 1 3 przetapiać rudę na stalowe.? Pre? Witam bardzo gorąco. 9.46, piątek, 31 3 marca. Jako, że ostatnio zdobyłem już ulumulu, jestem w stanie przemieszczać się po e, kolonii. To dzisiaj wykonamy również zadania w samej kolonii. Pisaliście mi panowie, że tutaj tego goblina, przywieży Zardasa, trzeba zaatakować, i faktycznie, grając wcześniej wojownikiem. Ja go zaatakowałem i wtedy się wątek również zaaktywował. Zobaczmy. Za zero. Yy, chwileczkę, człowieku, nie zapiję za się kawy. No, a niech mnie, goblin, który gada, zaskoczony. Jedyny taki, spójrz na mnie. Nie widziałeś goblina, który gadał? Nie, nie widziałem, jak mówisz. Jak mówisz? To bardzo dziwne. Mak, który ma moc, to sprawił. No dobra, te dialogi to też jest. Pyta się, czy mu pomożemy. Ja mówię, że. W ogóle zobaczcie tłumaczenie returninga. Jak chcesz, trzymaj się. No cóż, na razie. I to opcja, no cóż, na razie aktywuje Questa. Niedaleko wie, że Xardasa poznałem dziwną istotę. Bla bla bla. Musimy pójść do Zardasa i on da nam recepturkę na odmienienie bądź zabicie tego goblina. Bieganina. Będę u Xardasa, to to się zrobi. Powrót do głównego wątku. Zadanie od Fajeta już wziąłem, tutaj na zabicie przywódcy, więc trzeba się go pozbyć. Proszę bardzo. I to najlepiej zrobić w taki sposób, żeby te zębacze okoliczne nie zdążyły do nas dobiec. Wracamy do Fajeta. Zabiję przywódcę stada. I. Czy on nam dał informacje na temat tej grupy, czy mi się wydaje? Przydałaby mi się twoja pomoc. Przyjmuję roz. Może. Jak? Co jest, ty? Przecież... Więc zabiłeś, przy... Nie wiem, czy on mi dał informację. Nieważne. Teraz na sprincie szybciutko do Diego, który jest tutaj. Znowu Boję się... No właśnie. Bałem się, że to będzie. I jak widać, właśnie będzie. Coś pięknego. Ty, wiecie co jest głupie? Że ja dalej tym łucznikiem muszę właśnie w ten sposób... Co się stało? Że ja muszę dalej czizować potwory. Ty, a ja chcę w sumie pobić Diego. Jak najbardziej, bo jego mieczywko jest dobre. I ile rudy zdobyli? No pierdoły, no fabuła główna. Fabuła głównego wątku, kradzież kieszonkowa. I można pójść na przełęcz z Diego. Ja to zrobię w ten sposób. Mówię, że chcę iść na przełęcz i się tam teleportnę. Skrypcik powinien go przenieść na przełęcz Czysto teoretycznie. Jest jakiś Grimes. Jak idzie praca? Pierdoły. Ty. Nie rozumiem. Czekaj, czekaj, czekaj. Coś mnie się tu panowie pokiełbasiło. W takim razie... Z kim tu się rozmawiasz, by mi trzeci raport? Bo tu nazew... O kurde. Dobra, już nie mam pytań. Smoczy zębacz spożywa jakiegoś yy, paladyna. Grupa Silvestro. Markusa i Diego... Dostaliśmy od nich informację, można wracać do Garonda. Z tym, że ja nie chcę wracać do Garonda. Czyli tak. Lecimy tutaj od buły. Pomoc dla Markosa, pierścień tęgrona. Co jeszcze? Torba pełna rudy. To można by wykonać. Ruda znajduje się w jaskini w pobliżu mostu. Jaskinia nie jest widoczna, jest niemal całkowicie zalana. A faktycznie jest. Zobaczcie miejsce do kopania. Pojawiło się oczywiście po aktywowaniu skryptów z samym zadaniem i paczka z rudą. Ciężka paczka magicznej z magiczną rudą, na paczce znajduje się znak Gomeza. Ciekawostka, czy wy wiecie jak w Returningu 1.3.2 przetapiać rudę na stalowe pręty? Bo ja ostatnio grając wojownikiem zablokowałem sobie tę możliwość. Nauczyłem się gdzieś tam kowalstwa, jakiś pierdół, ale ostatecznie musiałem cheatować, bo no nie było mechaniki w grze. Czekomo jest. Która pozwalałaby mi przemieniać rudę na właśnie stalowe pręty. Dobra, to jednak fail, bo nie wykonałem zadania Fajeta. On chce w tym zadaniu, żebyśmy zabili wszystkie smocze zębacze, nie tylko dowódcę smoczych zębaczy. Ja pierdolę. I bardzo dobrze, bo w zasadzie nie jestem w stanie ich dotknąć, ale mówię, nawet lepiej, bo dzięki temu nie wykonam tego zadania jeszcze. I przez przypadek nie aktywuję rozdziału trzeciego. Super. Kontynuacja zadań pobocznych. Udar. Mam dla ciebie pierścień. I tyle. 150 sztuk doświadczenia. Czy to jest dużo? No, szanujmy się panowie. Zobaczcie, proszę. Muszę wrócić do Korinis bo jakieś tam feczkosty, bo jakiś tam Zardas. Jakieś yy, bryłki rudy kawalorna. Ty. A coś jeszcze wam pokażę, bo mam pewną sugestię. Teoretycznie, te wargi powinny być w stanie zabić paladynów. No, koniec z No, to sobie pozabijały paladynów. Nieważne. Gdyby oni padli. Ci tutaj, to zdaje się, że jeden z nich ma kamień teleportacyjny na przełęcz, co by mi sporo ułatwiło. No i teraz lawinowo, byłem w twojej chacie w górniczej dolinie i mam tę bryłkę rudy. Dlaczego ją zostawiłeś, to nieistotne. I nagle jest opcja, żeby on mi zapłacił 100 sztuk złota za tę bryłkę, którą ja wcześniej zdecydowałem, że przyniosę pro bono za darmo. I zobaczcie, to bardzo ciekawe, że tego kołczanu, który ma kawalor, tego w zasadzie się nie da ukraść. To jest zabugowany tutaj skrypcik na kradzież. Jeszcze raz. Ty, no nie da się go okraść, gwarant. Zobaczcie, nie da się go okraść. Ewidentnie to jest zabugowane. Niezależnie ile razy próbuje nić... O! Teraz Zardas potrzebuje zwoju wypędzenia, masz taki... To niebezpieczne zaklęcie i nie dam ci go bez wyjaśnień. No i tutaj Bezimienny próbuje swojego kunsztu retoryki i tłumaczy, że to jest dla mojej babci. Ja zaraz nie wytrzymię z tym returningiem, serio, takie dialogi to jest... Kurczę, returning w tym momencie to bardziej wygląda jak yy, zmierzch bogów, jeżeli chodzi o poziom tych opcjonalnych dialogów, bo te, które faktycznie trzeba użyć, powiedzmy, że... Trzymają klimat. No i opcja poprawna, żeby wypędzić jedną dziwną istotę, dostajemy punkty doświadczenia. I tutaj znowu pieprzenie ściana dialogu o samym goblinie. Będąc przy ksarnasie, spróbuję się pomodlić. No i znowu, przed modlitwą o pierścień mroku, bo będą pieruny, czujesz się dość dziwnie. Jak nisko upadłeś z Sługo i Nosa. Czyli dostajemy punkty doświadczenia. A niekoniecznie zdrowie. Zdrowia sobie nie przyfarmimy magiem. Można by się kłócić, bo to ma być łucznik, mag, prawda? Więc ja raczej nie będę tutaj walczył na blisko z melee. Ale w dalszym ciągu 600 HP. Wy wiecie, że tutaj występują kusznicy i inne oponenty mające bronie dystansowe. Jeszcze będąc w Korinis, można wykonać ten wątek rudy. Mam wiadomość. Facet, który niedawno dostał ofertę pracy u Lobarta, jest poszukiwany i co mam zrobić. Ty, ale ja nie wiem, o co chodzi. W takim razie ta ruda... Ja już znalazłem paczkę z rudą, ale wątek dalej prowadzi mnie w stronę... Śledztwa. Ja cię pierdoli. To jest tak pobugowane wszystko. Nie ma w tym momencie opcji zakończenia quest'a, bo ja jeszcze nie aktywowałem skryptu, w którym pytam o samo położenie rudy. Którą mam w ekwipunku? No po prostu, no, no, no co ja mam więcej powiedzieć? W takim razie snipes... Aha, on mi nic nie mówi. To you fucking kidding me? Nie dało się z nikim porozmawiać na farmie i jest opcja. Zobaczcie, że jak otworzę paczuchę, to się kłeśnik aktywuje. 1500. Ty właśnie! To było oskryptowane na samej paczce. Wąż nie kłamał, znalazłem paczkę, w której znajduje się półtora tysiąca bryłek rudy. Hej, wąż, dupa cię nie boli od tego lenistwa. Co to są za dialogi? Wszyscy siedzą bezczynnie, tak co ja mam robić. Nie martw się tak. Oto twoje 750. Sztuk yy, bryłek. Nie wierzę własnym oczom, jakieś tam bzdury. Biedny, biedny alep. Chłopy. Aha. I tyle. A przecież ja w dalszym ciągu powtarzam, że ja potrzebuję aaa, jakiejś formy tworzenia stali z bryłek magicznej rudy. I cisza póki co. Nikt mi nic nie powiedział. Szybki powrót do obozu bandytów. Muszę powiedzieć fiskowi, że przesyłam gorące pozdrowienia. Radford przekazuje ci pozdrowienie. I tyle. Powiecie może, że cheating, ale ja chcę to sprawdzić, bo mnie to bardzo intryguje. Zobaczcie, zabiję tych rycerzy. Ja wiem, że któryś z nich ma ten teleport na przełęcz. Sprawdźmy to. Błogosławione ostrze. No już mi się opłacało, bo 2,5 złota wjechało. I drugi miał teleportację do przełęczy Korinis. Tutaj tylko trzeba pójść do watrasa i się upewnić, że. On nie będzie na mnie zły, że zabijam ludzi, bo jest taki wątek, jest taka opcja dialogowa i być może mnie zaatakuje. Nie wydaje mi się, ale sprawdźmy to dla wszystkiego. Zabito człowieka imieniem Ignaz, miejscowego alchemika, który mieszkał. Słucham? Czego ode mnie chcesz? Ja pierdolę, ty ja tego zadania nie miałem jeszcze, czyli to jest zadanie wątku magów. Pamiętacie, jak przyniosłem truciznę Konstantino? I nagle okazuje się, że Ignaz zginął w niewyjaśnionych okolicznościach otruty. Ciekawe. Czy sam Watras jest zły? Nie jest zły, że zabiłem paladynów. Także i y przeprowadźmy śledztwo. Wiesz coś o zabójstwie Ignaza? Przykro mi, obawiam się, że nie. Dlaczego pytasz? Wszystko to skłania mnie do pewnych przemyśleń. No właśnie. Poprosiłeś mnie, abym przyniósł ci silną truciznę. Ty, a ja to będę. Kurczę. Podoba mi się. Zawsze byłem zaprzyjaźniony z Ignazem. Nie wiem co o tym myśleć. Ja nie, nie miałem jeszcze tego questa grając w Returninga x razy i to mi się podoba, że... To jest to o czym mówiłem. Ty grasz tę gierkę paręnaście razy, a i tak znajdujesz jakieś smaczki, coś co... No... no ciekawego po prostu. Ty, hey, ale to też jest popierdolone. Ignaz dalej leży na wznak u... No w swoim budynku. Ignaz. Nie pamięć stara moneta. Czy tu są jakieś poszlaki... Zdaje się, że nie. Alchemik Konstantino nic nie wie o tej zbrodni. Chociaż fakt, że kilka dni temu dostał ode mnie silną truciznę, nie może wzbudzać podejrzeń, tak? Ciekawe. Ty, i u Torbena jest opcja, żeby zesfatać Elwricha z Gritą. Nie wiem, kiedy to się pojawiło. Chyba trzeba po prostu w trakcie gry poczekać parę dni. I faktycznie ta opcja dialogowa u Torbena jest. No, dlaczego nie? Czyli co? Rozmawiamy z Elwricem. Dziękuję. Jak leci Elwrik? On mówi, że ma depresję, że to nie jest to samo. Kiedyś był zakochany, był młody, no motylki w brzuchu, a teraz tylko róbie drzewo i tak dalej. Nie zastanawiałaś się o tym, żeby wyjść za mąż jeszcze raz? Szczerze mówiąc, nigdy o tym nie myślałam. Tak i komu potrzebna y, taka osoba, jak ja? Płaczę. Na przykład Elwrichowi. Hmm. On jest bardzo miłym chłopcem i taki sympatyczny. Nie powiem, że nie. I wchodzi cały na biało Elwrich buja się jak gigaczad. Czemu on nigdy mi o tym nie powiedział? Prawdopodobnie jest po prostu skromną osobą i, i nieśmiałą. Elwick, nie ma żadnego dialogu. A tutaj jest dialog. Rozmawiałem z Elwricem i Gritą. No i wydaje mi się, że będzie tutaj. Tutego. I dziękuję za pomoc. No rozumiecie, takie zadania trochę bekowe, bardziej w stylu zmierzchu bogów. Zadanie Konstantino to trochę zadanie UFO, więc tutaj ktokolwiek może być odpowiedzialny. Logiki proszę w returningu nie szukać. Ja do tego wrócę, kiedy odpalę solucje. I Power Gaming, odpalam już runki. Proszę spojrzeć, już mam teleportację. No tu można się kłócić, że zabijanie tych paladynów to nie jest lore friendly. Ale wiecie co? Przestańmy pierdolić o tym Lord Freddy, bo to jest returning, ok? Tutaj gra się dla mięsa, nabijania statystyk, tworzenia buildu. No i zakończenie wątku Radforda ej, ej. i jego pozdrowień. To nie już w ogóle ten sam quest to była jakaś fantazja. Przekazałem Fiskowi pozdrowienia. Dał mi dla ciebie paczkę. Hmm, stary wyga ze śmiechem. Co ci łączy z fiskiem? Tam jakiś dialog o pierdołach, o starych karabinach. Był mi winien pieniądze, całkiem sporą sumkę. Teraz wszystko rozumiem. Dlatego miał tak nietęgą minę, gdy przekazałem twoje pozdrowienia. No jakieś tam szare biznesy. Ale dostajemy ostatecznie 5 sztuk rogu cieniostwora, warte 1200 sztuk złota. Gówno kłeścik, bo inaczej go nie nazwę. 1250 sztuk złota. Zadanie, gdzie zdobywamy coś istotnego, zabijamy mega potwora bądź coś. 150 doświadczenia, 100 sztuk złota. No, bro, no konsekwencja jakakolwiek? Słucham? Teraz możemy wykonać zadanie z samym goblinem przyzwanym, jako że mam inkantację na wygnanie go, zdaje się. Bo sama opcja, że goblin jest świadomy tego, co się wokół niego dzieje i potrafi rozmawiać, rzekomo jest to klątwa, a nie właśnie błogosławieństwo. Znalazłem czar wygnania. I właśnie o tym mówię. I takie ścierwo, gdzie tylko pobiegłeś z punktu A do punktu B, 500 punktów doświadczenia. Odejdę z tego świata. daję słowo, że mój duch zniknie z tego lasu. Dostaniesz klucz do tej skrzyni. Teraz tylko inkantacja? Jakieś tam czary. I chłop wyparował skrzynia. Pamiętacie, jak jakieś cztery odcinki temu wziąłem zadanie, żeby się nauczyć języka lenga? Czy coś takiego? Języka demonów. I tutaj właśnie możemy się go nauczyć, to znaczy nie tutaj przy orkach, tylko w starej wieży mgieł. No i gameplay na magu. Rzucasz spele, wszystko pada praktycznie na hita, bo jak widać popier do lody damage. Ale to jest też swoją drogą ciekawe. Ja przyszedłem tu wcześniej wojem, Panie i panowie. Po pierwsze przyszedłem dwa rozdziały później, co jest sporą różnicą, bo miałem zdaje się dwa ponad tysiące zdrowia i nieco mocniejszą zbroję. A po drugie, no, ja się tu bardzo męczyłem. Ja odczytywałem jakieś ustawianie się plecami pod ścianę. A wchodzę magiem, wyżynam wszystko na dwa spele. Rozumiecie o co chodzi. Dlatego returninga, jeśli miałbym polecić, a polecam bardzo te modyfikacje, no to na pierwsze przejście właśnie magiem. Wykonanie tej lokacji zajęło mi może z 5 minut, dosłownie. Było tu 20-30 szkieletów po drodze i tyle. Mamy samego. Kreola. Ktoś mielił się odciągnąć mnie od moich badań. Jak ci się udało tu trafić? Dużo dialogów, nas to nie obchodzi. I teraz. Najważniejsze, że mamy pięć opcji dialogowych. Wybranie złej oczywiście zablokuje wątek fabularny. To już wiemy. Opcja dolna, myślę, że nasze spotkanie nie jest przypadkowe. Kto ci o mnie powiedział? Zoros! Pamiętam go, był magiem ognia, pierdoły Wszyscy magowie w tym świecie to chyba się znają z kolonii górniczej, na to by wychodziło Co wiesz o języku demonów Lenga? I tutaj znowu ściana dialogu Ja nie mogę o tym mówić, pierdoły Hmm, chcę się przekonać o twojej potędze Chyba trzeba połechtać jego ego Sprawdzić czy Zardos miał rację Mówiąc, że tylko naprawdę potężny mag jest w stanie nabić tę wiedzę Nędzny robaku jak śmiesz we mnie wątpiać, wybrał mnie Beliar, no i jako, że weszliśmy na jego, że tak powiem, wskoczyliśmy mu na psychę dosłownie, na garba moralnego i umysłowego. Ja mam w dalszym ciągu pierwszy krąg magii i tylko kulę ognistą i mało punktów na rozdanie. A chłopy mi oferują jakieś tam skille za 20 punktów nauki. Panowie. No ja oczywiście to wezmę, bo ja potrzebuję do zadania, tylko w momencie kiedy wbiję 22 poziom. Na dzisiaj to by było tyle. Co już mogę powiedzieć ciekawego, jestem w stanie zrobić tak dużo lokacji, że to po prostu wchodzi mi na psychiczność. Jak to jest możliwe, że wojownik musiał czekać do czwartego bądź końcówki trzeciego rozdziału, a ten Mag stricte. W zasadzie nawet nie stricte, bo to jest hybryda. Coś śmieszne, że hybryda, która. Troszkę wzręczność, trochę wmaga i tak sobie radzi fenomenalnie. W kolejnym odcinku kontynuacja zadań. Trzymajcie się bardzo gorąco. Pozdro.